Okej, no jestem. Jesteś, Michale, jesteś po drugiej wygranej. Zapomniałeś o penisie, tfu, Denisie. Tfu, penisie, Denisie, Michał Denis Falls, Denisie. No. Wygrałeś swoją dzisiejszą walkę i zakończyła się ona tak naprawdę po dogrywce. Czy ty... No właśnie, ja się zdziwiłem, bo są dogrywki w MMA, tak? Bo chcieli remis wrzucić, właśnie, tak? Kiedyś były dogrywki, to nas wszystkich tutaj właśnie tak zdziwiło, dlatego chciałem zapytać, czy wy w ogóle wiedzieliście, cokolwiek słyszeliście o takiej możliwości, że jest dogrywka? Nie, no ja tam 3 razy 5 minut miało być, no i... No ale tam było dosyć albo na jego... Albo na moje. No i właśnie zrobili dogrywkę. No i uważam, że to uczciwie. I ja w tej dogrywce pokazałem, że byłem lepszy tego dnia i no tam już w końcu z tego obaliłem. Jeszcze tam chyba 2 ciosy weszły i... Właśnie uważasz, że w tej dogrywce pokazałeś dzięki temu obaleniu, że... No jasne, ta dogrywka... tak, bo ja pod koniec go tam w pierwszych, bo tam 3 minuty była dogrywka, no to w pierwszych 2 minutach to tam było ten w klinczu szarpanina, on tam wszedł od razu w klincz. Czułem, że był zmęczony. No ja też byłem zmęczony. On mocno siłowo mnie dociskał. I ten... No i dociskał mnie i tam było... Raz on mnie dociskał, później ja na swoją stronę, ja go właśnie dociskałem. No i w końcówce już ja go obaliłem, tam zadałem 2 ciosy, no i finalnie właśnie zwyciężyłem tę walkę. Czułeś jak słabnie z rundy na rundę? No ja czułem właśnie... Ja po pierwszej czułem się taki, no... Nie czułem się jakoś taki wyjebany. Tylko czułem się taki, no, zmęczony, nie? Taki jak po rundzie. A on czułem, że już w końcówce pierwszej rundy już naprawdę tak puchł. No i widać, że te ciosy tak siłowo robił, że chciał mi właśnie tak łeb bardziej urwać, a nie dynamicznie. No. Od samego początku ty boksowałeś, on później starał się ciebie wbijać też w siatkę. Czy taki był plan, żeby właśnie no boksersko tutaj się bawić i okopać, bo nogę też mu okopałeś ładnie. No tam chyba 2 czy 3 low kicki weszły, raz tak właśnie poczułem jego mięsień. No ale gdzieś tam on jakoś w którymś kopnięciu podniósł tak nogę. Ja uderzyłem, to teraz czuję właśnie delikatnie, chyba będę miał spuchnięty, ale... Ale fajnie, trochę przy tych kopnięciach muszę bardziej to biodro otwierać, bo tak troszeczkę z zamknięcia robiłem te kopnięcia, ale tak jestem zadowolony, bo tak czułem właśnie, wchodziły te lewe, raz tak fajnie prawy wszedł, zabrakło prawy, zanurkowanie i lewy haj, ale uważam, że fajnie. Właśnie, jak ty oceniałeś te wszystkie 3 rundy? Czy uważasz, że czułeś, że wygrywasz, czy w ogóle na to nie zważałeś? Czułem, że te 3 rundy faktycznie albo na jego, albo na moją korzyść. I tutaj tym bardziej, że właśnie on jest u siebie. No ale to gala jest właśnie bardziej taka, nie jest, jest związana z Olsztynem, bo już którąś drugą czy trzecią galę tutaj robią. I po prostu no są jakoś tam związani z Olsztynem. Jacek jest z Olsztyna bodajże. Czy tutaj po prostu trenuje w Arachionie. I no, sędziowie mogli dać na jego korzyść z racji tego, że jest gospodarzem, tak? Ale fajnie, uczciwie wrzucili dogrywkę. No. Czy to piosenka, do której dzisiaj wchodziłeś, to była ta sama piosenka co ostatnia? Wiesz co, z tą piosenką jest dosyć zabawna historia, bo ja tą piosenkę poznałem na imprezie, na zakończenie w Akademii Muzycznej. Piotr Słopecki razem z Darkiem Siwką mi pokazali tę piosenkę i tak mi się spodobała, że strasznie chciałbym zrobić cover tej piosenki i nagrać kiedyś może teledysk. Zresztą ostatnio był też jubileusz Gintrowskiego i no kurczę, ta piosenka, tak troszeczkę się z nią utożsamiam nawet. No. Ale nie śpiewałeś sobie sam dzisiaj do wejścia? Skąd to... No, troszeczkę, wiesz Szymonie, troszeczkę podśpiewywałem tam. Już w końcówce, jak dowiedziałem się, że wygrałem, to właśnie tam podśpiewałem, tylko chyba tekst mi się pochrzanił. Właśnie i w trzeciej rundzie, na początku trzeciej rundy i po dogrywce, tam coś rozmawiałeś ze swoim przeciwnikiem. Co tam mówiłeś? Bo to głównie ty mówiłeś. Naprawdę? No on tak zamknął, w sensie nie zamknął się w takim negatywnym słowo znaczeniu, tylko po prostu nic nie mówił. Widać było, że zmęczony. No ja też byłem zmęczony. Kurczę, on siłowo mocno cisnął. Był ode mnie silniejszy po prostu, ale ja wydolnościowo czułem się lepiej od niego. Ja po prostu mówiłem do niego, że fajna runda, fajna walka, zróbmy dobrą walkę do końca. Tak samo na dogrywkę, jak wchodziłem do niego, powiedziałem do niego, że zróbmy, pokażmy coś fajnego, tylko no trochę żeśmy się przytulali po prostu przy tych siatkach. No ale uważam, że walka mogła się potować, bo jakieś tam zwroty akcji były chyba.
Poza tym zmęczeniem czujesz się dobrze? Tak, tak. W klatce krzyczałem trochę, może niesłusznie, że chce mi się żygać. Przed chwilą właśnie wyszedłem z toalety, no i finalnie tego nie zrobiłem, ale... Nie zdążyłem nagrać, no. Nie nagrałeś tego? Kurde. Nie. A miałbyś tyle wyświetleń. Musisz być czujniejszym redaktorem. Muszę być. Cały czas kamerę przy sobie do Kasper Formera. Właśnie. No, Kasperek teraz... Właśnie, jest dosyć wymagający weekend dla nas. Trzy kontynenty, tak. Ja pierwszą walkę wygrałem, zaraz Kasper się bije, także kończmy. Kończmy wywiad. Kończysz tą wypowiedź i kończymy wywiad. Tak, no to kończę tę wypowiedź i co? Ja chyba każdą walkę będę komuś dedykować i no, myślę, że tę walkę... Ostatnio była moja siostra, tak. I niektórzy mi zarzucali, że to była moja dziewczyna. No ale kto całuje dziewczynę w czoło? Całujesz dziewczynę w czoło? Albo po wygranej walce? No to nie całuję dziewczyny. O, to odzywajcie. O, tu będzie na dole będzie telefon do Szymona, także dziewczyny, odzywajcie się. No, no całuję się, to jest jedna z romantycznych rzeczy, tak mi się wydaje. No dobra, ale nie w czoło, no Szymon, kurde. No, możemy się przejść zapytać 10 dziewczyn, czy lubisz, jak twój chłopak całuje cię w czoło. No dobra, ale nie w, no chłopie, ale nie w sytuacji, ty wygrywasz walkę, wiesz, wielkie emocje. Tutaj dziewczyna jest obok, a ty ją całujesz w czoło. Kurwa, no to takie, wiesz. Nie wiem. Nigdy nie byłem w takiej sytuacji. To musisz walczyć, brać dziewczynę i wiesz. No. Dobra, Ciach Bajera, Kacper walczy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobra, idźmy na końcu. Mikey Boots.